też pytanie, również myślę do pani dyrektor Miejskiego Gminnego Zespołu Oświaty. Chodzi mi o sprawę dotacji dla żłobka Dzwoneczek. Minął rok działalności tego żłobka i mam takie, znaczy jakby dwa pytania. Pierwsze, czy w przyszłym roku żłobek może liczyć na dotację? I drugie moje pytanie jest też, na czym polega problem w komunikacji między zespołem a właścicielką tego żłobka? Ponieważ ja tutaj otrzymałem taką informację od pani Przybylskiej, że miasto i gmina nie odpowiada na pisma pani Przybylskiej. Mam takie pismo datowane 24 września, w którym jest napisane, że w odpowiedzi na pani pismo w sprawie przyznania dotacji, tutaj jest informacja o analizie, jest napisane tak. W związku z powyższym odpowiedź na przesłane przez panią pismo zostanie udzielona w drugim tygodniu października 2015 roku. Z tego co wiem, to do dzisiaj tej odpowiedzi nie ma. I moje pytanie jest, na czym polegają te problemy w komunikacji, które tutaj ewidentnie występują? Mamy sobie stosunkować do tego braku komunikacji, bo ja ze swojej strony takiego braku komunikacji nie widzę. Raz w miesiącu minimum spotykam się z panią Anią, bo ona składa wniosek o przyznanie dotacji dla punktu przedszkolnego, który funkcjonuje w tym budynku. Informowałam ją również, że trwają obecnie prace nad opracowaniem uchwały w sprawie przyznania dotacji dla niepublicznych żłobków. Nie dla żłobka Dzwoneczek, ale dla niepublicznych żłobków, które funkcjonowały na naszym terenie. Pani Ania tą informację posiada. Czyli rozumiem, że jest to nieprawda, że... Znaczy, oczywiście to pismo też do pani Ani wystosowywała. Ale że ta odpowiedź zostanie udzielona w drugim tygodniu października, a pani twierdzi, że nie dostała żadnej odpowiedzi do... Kontaktowałyśmy się telefonicznie, ja z nią rozmawiałam i osobiście również, że trwają prace nad opracowaniem uchwały w sprawie.